wszystkim. Mamy dzisiaj 16 września, poniedziałek. Zapraszam na kolejnym odcinku na kanale Moja Irlandia. W dzisiejszym odcinku usłyszycie moje tutaj przygody podczas ostatniego miesiąca, więc będzie trochę gadania. Ale na samym początku chciałbym się z wami tutaj podzielić kilkoma smutnymi informacjami dosyć. Mianowicie pierwsza to chciałbym poprosić słuchających o modlitwę za moją mamę, bo już drugi tydzień jest w szpitalu. Mianowicie moja mama wylądowała w szpitalu 2 tygodnie temu, chyba 1 września, o ile pamiętam. No wcześniej miała problem z trzustką. No i poszli do lekarza, zrobili tam badania krwi. No i badania krwi niezbyt ciekawe, no tam stwierdzono zapalenie trzustki. No i wsadzili ją do szpitala. Moja mama całe życie praktycznie paliła szlugi. No i sobie tam czasami używała browarki na dzień dobry. No i skończyło się jak przypuszczałem. Żadne namowy na to, żeby się badać wcześniej, żadne namowy na to, żeby sprawdzać swoje tam krew, organy wewnętrzne nie przynosiły skutków. Ona jest osobą bardzo upartą, więc ciężko to po prostu jakoś było ogarnąć, no ale jakoś dała się namówić tym razem, no jednak już jest, jak to powiedzieć, za późno. Mleko się rozlało i teraz trzeba je spić. Więc matka wylądowała w szpitalu w Starogardzie Gdańskim, no i tam zrobili jej podstawowe badania, stwierdzili, że ma anemię i przetoczyli jej krew. No i podczas przetaczania krwi organizm chyba przyjął zbytnio świeżą krew, no i dostał jak gdyby takiego szoku. No, w kilku procentach przypadków kończy się to śmiercią. No, moja mama jakoś to przeżyła, no i mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Później zrobili jeszcze kilka badań, no znaleziono u niej pod prawym płucem dużego guza, prawdopodobnie jest to rak, nowotwór, nie wiadomo czy to złośliwy czy nie, ale po wstępnych tutaj badaniach wychodzi na to, że może być zwykły rak, więc bardzo prosiłbym o modlitwę w tej intencji. No mama cały czas leży pod kroplówką, bo tam jej chyba teraz też robili kolejne przetaczanie krwi. Już jest ciut lepiej, tak jak z tego co ojciec mi to mówił. No więc prosiłbym o naprawdę modlitwę taką szczerą i jeżeli możecie, podawajcie dalej, jeżeli znacie kogoś, kto mógłby tutaj się pomodlić, bo wiem, że z własnego tutaj doświadczenia, jak mój syn Sasza też, on urodził się wcześniakiem, no i też byliśmy w takiej sytuacji, gdzie tylko modlitwa mogła pomóc, no i udało się, i chłopak ma już 10 lat, więc siła modlitwy jest niewiarygodna, także modlili się i tutaj ludzie w Irlandii, i w Białorusi, tam w zborach chrześcijańskich, no i w Stanach, no i wszyscy ludzie, którzy tutaj nasi znajomi właśnie z tych zborów chrześcijańskich się modlili, no i się wymodlili, więc wiem, że jest taka siła modlitwy. Kolejną smutną wiadomością jest fakt, że tu kolega Łukasz Wożała, ja jego zbiórkę wrzucałem często pod moimi filmami i żeby ktoś tam pomógł, kliknął na linka i wsparł rodzinę. No niestety tego samego dnia, gdzie moja mama poszła do szpitala, Łukasz zmarł. Był on ponad, od roku był ponad, jak tutaj czytam, możecie sobie poczytać, 30 maja 2023 roku. Spokojne życie rodziny Natalii przerwał telefon ze szpitala, dowiedziała się, że jej ukochany mąż Łukasz
Ojciec wspaniałych synów Pawełka i Wojtusia uległ wypadkowi i w stanie krytycznym znajduje się w szpitalu. Około godziny 14 w przeciągu kilku sekund ich życie zmieniło się w koszmar. Łukasz jako rowerzysta został potrącony przez pędzące auto pod Bydgoszczą. W stanie krytycznym przewieziony został do szpitala, gdzie natychmiast odbyła się operacja narządów wewnętrznych ratująca jego życie. Poza urazami wewnętrznymi ma połamane kończyny górne i dolne. W celu ratowania życia w następnych dniach lekarze przeprowadzili kolejną operację amputacji kończyny dolnej. Jednak obszerny obrzęk mózgu jest najgroźniejszym urazem. Przed nim jeszcze operacja złamanej ręki. Obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej. No i tutaj była prośba właśnie o wpłacanie jakichś tutaj środków finansowych na wsparcie. No i tutaj niestety 1 września Łukasz zmarł, więc tragedia dla rodziny. Więc tak to tutaj to życie przebiega. No i właśnie, jeżeli jesteśmy w tym temacie, to życia i śmierci, w tym tygodniu bodajże zrobię taki filmik dotyczący, co Biblia na to mówi, no i co należy zrobić, żeby godnie pożegnać się z tym światem, więc mam nadzieję, że uda mi się go tutaj zmontować, bo mam już kilka materiałów, więc tylko to wystarczy co sklecić. No dobra, no tyle odnośnie smutnych rzeczy. Przejdźmy teraz do tematu, który był obecny przez miesiąc, czyli wizyty moich teściów z Białorusi. Więc tak, no tutaj jeszcze w tym tygodniu też postaram się, może jutro zacznę nagrywać materiał dotyczący Białorusi, więc będą tutaj takie fakty, informacje z życia codziennego Białorusinów. Na pewno nie usłyszycie tego w żadnym serwisie informacyjnym, bo wiadomo, każdy sobie tutaj swoje rzeczy dopowiada, a tutaj ja mam z pierwszej ręki, więc mam nadzieję, że będzie dobry materiał. Miałem około 40-50 minut, mam nadzieję, że zrobię i będziemy tam zajmować się rzeczami, które na Białorusi się dzieją i będą się działy, więc taki to będzie odcinek. Ogólnie przez ten miesiąc, co byli moi teściowie tutaj u nas w Irlandii, to pozwiedzaliśmy troszeczkę. Pogoda była w ogóle super. To trzeba przyznać, że przywieźli pogodę z Polski. No i naprawdę chyba raz tylko padało i drugi raz padało, jak oni wyjeżdżali, także pogoda była w miarę dobra, nie padało, mieliśmy czas, żeby tutaj pomalować na zewnątrz, trochę pociąć deski, tam bo teściu położył mi podłogę na strychu, więc mam więcej, jak gdyby powiedzieć to, że miejsca na składowanie rzeczy, tak, no i tam chyba zrobimy, tam jeszcze mam parę stelaży, to może tam postawimy jakieś spiżarkę zrobimy, czy coś takiego, także spoko. To nam zrobi, później takie drobne rzeczy. No i tam pobawił się w hydraulice troszeczkę, no i bramkę zrobił tutaj z takim, jak się nazywa, szopkę kupiliśmy, to żeśmy ją tam zaizolowali od wody, bo podciekało trochę, także no, to trochę było grzebaniny, trochę tam się podpatrzyłem i się nauczyłem prostych rzeczy, na przykład ja nigdy nie zmieniałem gniazdek elektrycznych, no, wiem, że to jest banalne, proste, no ale nigdy tego nie robiłem, więc wolałbym, żeby robił to ktoś inny, no i tutaj myśmy mieli wcześniej takiego elektryka Polaka, no i on tutaj kasował nas jak za zboże. Więc następnym razem, jak coś się stanie, to już wiem, co robić, jak tutaj to nawet wymienić, głupi włącznik czy coś takiego, to już będę wiedział. No i co, no i Sasza schudł 5 kg, bo oni codziennie wychodzili na dwór, żeby się tutaj przewietrzyć, to zabierali młodego. Młody zamiast siedzieć przed laptopem, przed telewizorem, to on chodził, biegał. No i Niusza najbardziej tutaj była obdarowywana. Pies, który dwa razy dziennie czasami wychodził na dwór, to wychodził teraz 5 razy dziennie. Rano, później po śniadaniu, później po południu, później przed południem i wieczorem. Także ona tam zadowolona.
Teściu tam zabiera ją na dalekie dosyć spacery, bo musi dużo chodzić, bo on miał zawał i musi korzystać właśnie tutaj z spacerów, więc wychodzili to dosyć często, no i była to duża pomoc. No, teściowa tutaj gotowała, tam sprzątała, tutaj ogarniała ogólnie sprawy domowe, także było wielkie, wielkie odciążenie. No teraz niestety wróciliśmy do normalnego poziomu, także wszystko musimy razem robić, no ale nic, nie ma co, co narzekać. No, ogólnie pobyt się udał, więc zadowoleni jesteśmy. No i następny bodajże, mieli przejechać na Boże Narodzenie, ale chyba przyjadą na wiosnę, także fajnie będzie. No co tutaj do podróży naszej, powroty, no mam kilka takich ciekawych dosyć przemyśleń, no i kilka rzeczy się wydarzyły podczas niej, także chciałbym wam tutaj to z lekka przytoczyć. Więc jak mówiłem w poprzednim odcinku, bodajże chyba 2 tygodnie temu, udało nam się załatwić bilety za 15 euro od osoby, więc wyszło nam z miejscami, z bagażami około 150. Tam miejsca trzeba było wykupić i tam jeszcze wykupiliśmy dwa bagaże po 20 kg, więc wyszło tam około 150. Na przykład myśmy wylatywali z Korku, gdzie ja mam na lotnisko około 40 minut, a na przykład bilet z Dublina, w tym samym okresie z Dublina do Modlina, do Warszawy, był łącznie tam chyba wyszło 930 euro, czy jakoś tak, więc bardzo drogo, więc tutaj z Korku do Poznania, bo zapomniałem dodać, dokąd lecieliśmy, to był Kork Poznań. Nigdy nie byłem w Poznaniu na lotnisku, to jest chyba Mgławica, czy Ławica? Ławica chyba, tak, Ławica, przepraszam, nie Mgławica, tylko Ławica. No i tam był, tam przecięliśmy. Problemem był, dużym problemem było znalezienie parkingu, żeby zostawić samochód na parkingu pod lotniskiem, to trzeba naprawdę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem chyba bukować, bo ja chciałem tydzień wcześniej, no to już nie było miejsc, więc ciężko było cokolwiek dorwać. Szukaliśmy miejsca w Korku, gdzieś tam to wychodziło nam na 3 dni, żeby zostawić samochód około od 70 euro nawet do 100 euro. Była jedyna opcja taka tańsza za 28 euro i to było na dworcu, znaczy na parkingu przy irlandzkich tutaj PKP, czyli na dworcu kolejowym, i tam jest duży parking, jeden i drugi, i czasami jest tak, że jak ty zabukujesz, zarezerwujesz sobie miejsce, to może być tak, że mimo że zapłaciłeś za miejsce, to może twojego miejsca nie być, bo już ktoś tam zaparkował, i bardzo słabe opinie są, jeżeli chodzi o ten parking, więc zrezygnowaliśmy z tego. No i ciężko było cokolwiek dorwać, no i tak żeśmy się przespali z tym problemem, no i przypomniałem sobie, że mamy pod Korkiem tutaj taką parę Irlandczyków, którzy tam, do których ja chodziłem na studiowanie Biblii, no i napisałem do nich, ona od razu odpisała, powiedziała, że nie ma problemu, możecie przyjechać, zostawić samochód, nie ma problemu, free of charge, jak to chrześcijanom sobie pomagają, więc tak to wygląda. Także to był plus, jeszcze nas zawiozła na lotnisko, Olwin, bardzo fajna babka. No i co, i umówiliśmy się na ten dzień, to była środa, myśmy wyjechali o 6 rano, byliśmy u niej tam za 27, zawiozła nas na lotnisko. Jeszcze się umówiliśmy, sama zaproponowała, że ona może mnie odebrać w piątek, bo ja będę w piątek rano o 7:50, więc ona może po mnie przyjechać i zawiezie mnie do domu, odbiorę samochód, pojadę do siebie. No i tak się pożegnaliśmy. W Cork mieliśmy samolot do Poznania. Przyleciał chyba 15 minut przed czasem, więc było spoko. Dojechaliśmy... żeby tutaj nie chronologicznie wszystko poszło, to tak, odebraliśmy te bagaże, wzięliśmy sobie tutaj taki wózek na te bagaże, no i
wyszliśmy poza lotnisko. No, lotnisko spoko, malutkie takie, ale przyjemne, nie było ruchu zbytnio, więc tam teściowie przeszli tą sprawę paszportową. No i tam było 1000 pytań, po co, skąd wracacie, po co tam byliście, na jak długo, no i tam trzeba było odciski palców pozostawiać, bo wiadomo, że Białorusini nie są z Unii Europejskiej, no i tam trzeba było formalności spełnić. No i bardzo polecam, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Polsce i będziecie potrzebować jakieś tutaj taksówki, transport. Ja korzystałem z Ubera, z aplikacji Uber, już nie wiem ile miałem tych kursów od samego początku, no ale już mam naliczoną 40% zniżkę, więc naprawdę warto korzystać z tej apki. No i zamówiliśmy Ubera z lotniska i przyjechał Ukrainiec. No i w samochodzie muza napieprzała, taka... jakby to powiedzieć, no straszna ta muzyka była, ona była typowy rave z technem powiązana, taka rąbanka taka, że w mózg ci, kurde, jakby cię dzięcią napierdaczał. No i poprosiłem gościa, żeby to ściszył, tak samo spojrzał się, no i ściszył to. No i dojechaliśmy na PKP w Poznaniu i na tym PKP, no to mogliby coś tam zmienić, bo naprawdę wygląda o... Nie. Także ci, co byli w Poznaniu, to wiem, o czym mówię. Bardzo szary budynek. Taki, powinni go odnowić po prostu. To taka jak gdyby wizytówka. No ale sam dworzec tutaj już był bardziej nowoczesny, także poszedłem kupić bilety na pociąg i akurat udało mi się dorwać bilet, który jechał z Berlina do Warszawy. No i co tam dalej? No i wsiedliśmy do tego pociągu, dojechaliśmy do Warszawy. Wynajęto miałem kwaterę, apartament miałem taki w samym centrum Starego Miasta, tam gdzie jest tych dużo restauracji, także tam udało mi się wyrwać bodajże za 100, chyba 80 euro chyba zapłaciłem za niego, czy mniej, ja muszę zaraz zobaczyć. Dokładnie zapłaciłem. Zaraz zerknę. Gdzie tu były te rezerwacje? Przeszło. 68 euro zapłaciłem. Też mam właśnie na Booking mam zniżkę, także fajnie było. Troszeczkę apartament, troszeczkę był jakby z czasów poprzedniej epoki, jakieś tam parkiecik, taki wiadełkę, fakt, że odnowiony, ale możecie sobie zobaczyć, tutaj zdjęcia wrzucam, no taki jakby czas się zatrzymał, fakt, że lokalizacja super i nie było najmniejszego problemu, żeby tam dojść do ważniejszych miejsc w Warszawie, także bardzo fajna lokalizacja, polecam bardzo. No i co, no i następnego dnia musiałem teściów zawieźć na zachodni dworzec, na PKS-y i stamtąd oni mieli autobus 11.15 do Grodna przez Brześć. No nie wiadomo było, jak długo czeka się na przejściu granicznym, jak później się okazało. Wszystko zajęło im około 4 godzin, więc bardzo mało w porównaniu z tym, jak oni tutaj jechali do Warszawy. Tam było 50 autobusów i jeszcze 10 za nimi, także to około 24 minimum godzin, żeby to wszystko przeszło. Odpowiednie tutaj standardy, jeżeli chodzi o granice. No i co dalej? No, wzięliśmy Ubera, Uber przyjechał, zawiózł nas na ten PKS. No i tam demony przeszłości mi się tutaj pojawiły przed oczami, bo gdy wysiedliśmy z tej taksówki, nasi rodzimi warszawiacy, taksówkarze, którzy są bardzo mili i uprzejmi. Ja pamiętam, jak myśmy przyjechali 4 lata temu, to było chyba, i wynajęliśmy chatę dosłownie 2 albo 3 kilometry od
od PKS-ów i oni chcieli 100 zł, albo nigdzie nie pojadą, bo ja nawet jeszcze wtedy nie miałem Ubera tej aplikacji, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, no i oni byli tak niemili, widzieli, że my mamy tutaj dzieciaka, kilka walizek, no i żaden nie chciał wziąć tego kursu, bo stwierdzili, że za krótki dystans i za 100 zł oni dopiero mogą się ruszyć, więc podziękowałem i poszedłem piechotą. Gdybym wiedział, że jest taka możliwość zamówienia tutaj Ubera, to byśmy na pewno wzięli Ubera. No ale wysiedliśmy sobie taksówki i popatrzyłem na nich, to takie mordy zakazane, cwaniakowate, w dresach, bebechy na wierzchu, takie mordy. Każdy pewnie wie o czym mówię. No i tyle. No i poszliśmy na peron, na stanowisko chyba to było 8. No i tam bardzo dużo Ukraińców, jechało właśnie do Herzonia dużo autobusów, później idzie tam jeszcze Łódzk chyba był i tam jeszcze Kijowa też kilka autobusów odjeżdżało, więc trochę tam ludzi było z Ukrainy. Co tam jeszcze? No ogólnie miałam szczęście do ludzi tego dnia, bo najpierw podeszła do nas taka starsza pani. No nie wiem, wydaje mi się, że to była cyganka, no ale nie jestem 100% pewien. No i ona tam żebrała, poprosiła o pieniążkę jakieś, no to miałem tam 5 chyba euro, to jej dałem, to ona tam wzięła. Później, sobie parę sekund później podszedł do mnie inżynier z pontonów i łamanym takim angielskim się pyta, jak dojechać do Kaunas, do Kowna. No ja mu tam po angielsku wytłumaczyłem, tak się spojrzał, że tak dobrze mówię. I wytłumaczyłem mu, o której godzinie ma autobus. Później drugi inżynier podszedł do mnie, no i to samo się zapytał, tam chyba wszyscy walili na tą Litwę tym autobusem. Nie wiem po co, może lepsze benefity, czy jakoś tak, nie wiem. No i później pożegnałem się z teściami, przyjechał autobus, pożegnałem się z nimi, no i wziąłem Ubera kolejnego. No, kolejnym taksówkarzem był Aleksandr, czyli Sasza, białoruski. No i tam porozmawialiśmy troszeczkę, no i on mi tu kilka rzeczy takich potwierdził, które mi tu teściu wraz z teściową powiedzieli, więc na przykład jest taka sytuacja, że jeżeli uczysz się w białoruskim uniwersytecie, jest taka sytuacja, że musisz odpracować po ukończeniu tego twojego tutaj kierunku, musisz odpracować 2 lata gdzieś na państwowym właśnie stanowisku, więc zarabiasz tam grosze, ale musisz odpracować, jak nie, to zapłacisz karę, jak nie zapłacisz, to idziesz do więzienia. Od przyszłego roku Łukaszenka chce wprowadzić 5-letni taki, jeżeli idziesz na 4 lata, to musisz 5 lat odpykać tego, jak to się nazywa, tego uniwersytetu. I dużo ludzi właśnie z tego względu kończy studia i zaraz wyjeżdża do Polski. Polska jest głównym praktycznie miejscem docelowym tutaj Ukraińców, nie Ukraińców, tylko Białorusinów, tych młodych. No już 500 000 wyjechało młodych, zdolnych, wykształconych przez białoruski system. Głównie to IT, czyli informatycy, bo naprawdę informatycy w Białorusi są bardzo dobrzy. No i takie tutaj są realia, jeżeli chodzi o Białoruś. No ja mówię, ja więcej o Białorusi postaram się nagrać w tym tygodniu, więc będziemy tutaj mogli sobie posłuchać, jakie ciekawe rzeczy mają Białorusini do zaoferowania, znaczy rząd Łukaszenki ma do zaoferowania Białorusinu. Co tam jeszcze? No tak, no i żeśmy o mnie tutaj zawiózł pod Warszawę Centralną. Ja poszedłem coś zjeść na Złote Tarasy i miałem bilet kupiony do Poznania z Centralnej, chyba to była 13:19. No, 13:19 miałem pociąg, jeszcze o wpół do chyba poszedłem na kawę. A jeszcze poszedłem do tego, do Carrefoura i tam zrobiłem parę zakupów, takie tam mini zakupy, żeby coś w tej podróży zjeść. No i potem poszedłem, chyba to była Costa, tak, Costa, i zamówiłem kawę i tam sobie czekam,
usiadłem sobie przy stoliku, żeby podłączyć sobie ładowareczkę, żeby naładować telefon. No i tutaj po prawej stronie siedział, kurczę, koleś. I tak słucham, co on tam brzęczy. I on mówi, kurwa, co ty odpierdalasz, co ty odpierdalasz. Przez telefon miał włączony komputer, no i przez telefon rozmawiał chyba z księgową, czy z żoną, czy kimkolwiek. I tam widać było, ta osoba po drugiej stronie tego telefonu coś odwaliła, bo widocznie sporo kasy jej i temu gościowi zniknęło z konta. I on tam bluzgał, jak szef, mówi, o pierdziele, co tu się dzieje. I on mówi, co ty robisz? I tam krzyczał. Ja piję sobie tą kawę, tam się grzebie w telefonie, no i za chwilę podchodzi babcia taka, około 67-68 lat, może gdzieś, no pod 70 gdzieś tak, i chodzi i pyta się tych młodych ludzi, głównie tam siedzieli w tych telefonach i każdy ją tam zbywa, ja tak kątem oka patrzę, ona podchodzi do mnie i ona mówi, proszę pana, ja naprawdę przepraszam, nie jest to łatwa sprawa dla mnie, ale... Ja już nie mogę, nie? Ja mówię, a co się stało? No, ja tu zbieram na leki. Mówię, no, a kim pani jest? Mówię, nie? Czy mogę zobaczyć, czy nie jest pani tu z kamerem żadnym? Czy naprawdę pani zbiera na te leki, czy po prostu na wódę? Mówię, proszę pana, ja już naprawdę jestem w takiej desperacji, że ja i naprawdę potrzebuję tych lekarstw, bo one są tam na... krzepliwość krwi, ona ma jakąś tam chorobę rzadką i ona po prostu potrzebowała te lekarstwa i one ponoć tam pomagały. No i ona mówi, że one kosztują tylko 70 zł. Mówię, no dobrze, to ja, pani mi tu pokaże, gdzie iść, to ja pani kupię te lekarstwa, bo akurat przy sobie nie mam pieniędzy, mogę zapłacić tutaj kartą, nie ma problemu, mówię, nie? Dzięki, ale ja tutaj usiądę, bo ja już naprawdę nie mogę chodzić. Ona miała kulę jedną taką, i ona ciężko, bardzo powoli chodziła. No to ja mówię, dobrze, pani da mi tutaj swoje tutaj rzeczy, to pójdę do tej apteki. Ona jeszcze mówiła, że ma aptekę, że ma zamówione lekarstwo w tej aptece tutaj na Złotych Tarasach. No i tutaj ona mi dała taki numerek. Ja z tym numerkiem miałem iść i odebrać i ten, i zapłacić. Mówię, no spoko, nie? Mówię, jak tam 70 zł, mówię, to nie jest drogie. No i poszedłem do tej apteki, było już za 10 pierwsza, ja za 20 minut miałem pociąg. No i kolejka była, moja kolej nadeszła, było gdzieś około pierwszej. No i mówię do baby, ekspedientki, taka, znaczy ekspedientka, ona tam pani magister wielka. No i mówię do niej, że ja chciałbym tu wykupić receptę, znaczy te lekarstwa i chciałbym się dowiedzieć, ile one kosztują. Ona mówi, a kim pan jest? I tam wywiad środowiskowy. Ja mówię, proszę pani, ja tutaj powiedziałam tą historię, że podeszła do mnie babka, mówi, że nie ma pieniędzy, ona ma tylko rentę, tam chyba 1000 zł renty miała. I ona szukała kogoś, żeby dał jej pieniądze na lekarstwo i ona by uzbierała te pieniądze i przyszła, by tu wykupiła. I ona tak na mnie spojrzała, mówię, no dobra, nie, no to ja zaraz zobaczę, a ma pan PESEL? Mówię, no nie mam PESEL-u. A to kim pan jest? Mówię, no ja jestem, już pani mówiłem, że jestem obcą osobą tutaj, przypadkową, po prostu chcę pomóc tej pani i tyle, nie? I zaczęła się mnie pytać, czy mam receptę. Mówię, no nie mam recepty, no to ja nie mogę panu sprzedać. Przyniosła te lekarstwa, były te lekarstwa już po prostu zapakowane dla niej i tam było chyba 4 czy 5 opakowań. Jedno opakowanie kosztowało 50 zł, nie? To 5 opakowań to by wyszło 250, ale najwidoczniej ona miała jakąś zniżkę, bo to emerytka czy tam rencistka, no to na pewno by było mniejszy wydatek. No ja mówię, czy ja mogę zapłacić z góry za to, nie? Ona mówi, że niestety my takich rzeczy nie robimy, musi tutaj ta osoba przyjść i potwierdzić swoje dane i wtedy tu możemy zrobić transakcję. No trochę się wkurzyłem, bo chciałem kobiecie pomóc, zapytałem się jej, czy tej pani magister, czy ja mogę zapłacić z góry i ona po prostu przyjdzie i ona odbierze to, bo ona pieniędzy nie ma. Mówię jej, że chciałbym to zrobić dla niej, a ona powiedziała, że nie, ona musi tu przyjść i wtedy pan przyjdzie z nią. Mówię, ja mam za 10 minut pociąg, mówię, ja nie mogę tutaj sobie pozwolić na to, że się spóźnię, nie? No, niestety nic nie mogę zrobić. No i wkurzony poszedłem troszeczkę, bo myślałem, że pomogę tej pani, bo jak to powiedzieć, no trzeba pomagać jakoś, nie? Jeżeli mogę, jeżeli jestem w stanie, no to mogę to pomóc, no to pomogę, tak? No i poszedłem do tej pani, ona taka, widać, że było już uśmiech u niej, na twarzy jednak szybko jej zszedł, bo
Powiedziała mi, że niestety nic nie udało mi się załatwić, musi pani być osobiście i ja wtedy, wtedy pani, ja mogę zapłacić, żeby potwierdzić pani, pani tutaj tożsamość. No i ona taka załamana usiadła i ja wtedy pożegnałem ją, mówię, przepraszam, ale muszę już iść, bo pociąg zaraz przyjedzie. I też debil ze mnie, bo mogłem się zapytać tej pani, czy dwie opcje były. Tak później pomyślałem w pociągu, że dwie opcje, albo zapytać się o numer konta, to bym przelał jej pieniądze na jej konto i mogła sobie zapłacić, albo numer telefonu i zadzwonić do tej baby, do apteki i ona by ściągnęła z karty mi po prostu pieniądze i byłoby po zawodach. Pozamiatane by było i babcia by miała może przedłużone życie. Nie wiem, teraz trochę się wkurzyłem na to, że taka biurokracja jest. Na przykład tutaj u nas w Irlandii, jak jedziesz do lekarza, lekarz się pyta, gdzie wysłać e-receptę, do jakiej apteki i ty tylko przychodzisz tam za 20 minut i już gotowe lekarstwo. Ty nie musisz niczego pokazywać, żadnego dowodu, żadnego PESEL-u. Oni już wiedzą, że ty to ty i odbierasz na imię i nazwisko. Nawet nie sprawdzają twojej tożsamości, nie? I tylko płacisz i to wszystko jest, nie? W temacie. No, trochę się zdziwiłem, że to taki system jest porypany. No nic. No i co, poszedłem do tego pociągu, trochę lekko zdołowany, to myślałem o tej kobiecie, mówię, kurczę, pewnie sobie nie poradzi, no ale nie wiem, co tam wyszło dalej. No i później miałem bilet akurat, no bo chyba wagon 14 i bilet był, z moim numerem był 21. No i wchodzę do tego przedziału, do tego wagonu, patrzę, kurczę, na moim miejscu siedzi babka i obok niej dziadek siedzi, nie? No i tutaj wysmarowałem takiego posta tutaj, naprawdę bez kitu. Ten dzień to był mega obfity w różne tutaj wydarzenia, w różne wahania nastrojów, więc tu przytoczę ten treść tego posta, bo naprawdę śmieszne to było. Więc tak, no tutaj post z 3 dni, możecie sobie zobaczyć, leci tutaj w tle. No i czytam. Siedzę teraz w Intercity z Warszawy do Poznania. Wykupiłem sobie bilet przy oknie, a tutaj siedzi sobie parka emerytów, zajadając się kiełbasą i bułką. Z wyglądu pisiory. Mówię, tutaj jest moje miejsce. Starszy pan w odpowiedzi. Wiemy, ale chcemy tutaj siedzieć, czy możemy się zamienić? My mamy 25 i 27. Czyli tutaj obok, po lewej stronie tutaj rząd był, to niech pan tam usiądzie. Pomyślałem, że nie będę robił boruty i się zgodziłem. No faktycznie, już miałem na końcu języka, że to jest moje miejsce i proszę wypierniczać, ale mówię, no nie będę robił siary, no i usiadłem tam, gdzie oni chyba to było 27 miejsce, to było zaraz pod oknem. No i za chwilę podeszła młoda dziewczyna, gotka, wiadomo jak goci wyglądają, takie biały makijaż i wszystko na czarno i usta takie czarne, no i wypiercingowana, wytatuowana, jakieś tam rzeczy miała. No i mówi to samo do dziadka, że to moje miejsce. Dziadek zmuszony ustąpić miejsca, dosiadł do mnie. No i więc dziadek siedział po lewej stronie, babcia po prawej, a po środku korytarz. Czyli babcia siedziała na moim miejscu, dziadek siedział na swoim miejscu, więc więc tak to wyglądało. No, a po środku był korytarz. No i w tych pociągach pod siedzeniem jest gniazdko elektryczne, więc sporo czasu minęło, zanim trafiłem ładowarką w dziurki. Bez kitu. Kto to wymyślił, kto to projektował, te gniazdka, to naprawdę ciężka sprawa. Powinno być gniazdko od strony pasażera, że ty widzisz, gdzie wkładasz, a nie, że tu musisz celować i najlepiej to schylić się. No i co? Włączyłem sobie tam muzyczkę, no i próbowałem zasnąć, bo byłem naprawdę wydymany, jeszcze kolano mi napieprzało lewe, naprawdę ledwo tam chodziłem, coś już naprawdę słabo ze mną. No i odpaliłem muzyczkę i próbowałem sobie zasnąć. Za chwilę czuję zapach czosku i otwieram oczy, a tam dziadek coś burczy do mnie. Wyłączyłem słuchawki i słyszę, czy może się pan zamienić z miejscem z moją żoną, bo pan siedzi na naszym miejscu. Ja pierdolę. Wstałem i usiadłem koło gotki na moim właściwym miejscu, znów szukając pod siedzeniem gniazdka.
No i tak sobie siedziałem, no i tak odwracam się w lewą stronę, patrzę, a babcia czyta poniższą książkę. Książkę miała, zaraz wam powiem, jaka nazwa tutaj. Książka nazywała się Masoneria Polska na skraju przepaści, rok 2021, czyli Stanisław Krajewski, autorem jest tej książki. No i co tam dalej? No i na Bank Miłosicy Telewizji Republika, a co można wyczytać w tej pozycji? Zatrważające rzeczy wręcz. Biblia spiskowca i na dodatek jest wiele pozycji, każda z innego roku. Już wiadomo, skąd Kwaśniewski, Ator i inne zjeby biorą informacje, czyli to są te internetowi straszyciele. Myślę sobie tutaj easy money, stworzyć kanał spiskowy i czytać debilom te rewelacje rozdział po rozdziale i prosić o wpłatę na kawę. No i tutaj nie będę wszystkiego przytaczał, możecie sobie poskrolować, co tutaj wszystko jest. I więc tak, jakie znaczenie ma Polska w planach masonerii? Co wspólnego mają Chiny i masoni? Kto i jak chce wykończyć Polskę i Kościół? Czy czekają nas nowe rozbiory? Odpowiedzi na te inne pytania znajdziecie Państwo w niniejszej pozycji książkowej. No i tutaj mamy o fake newsach. Kto prowadzi przeciwko nam wojnę hybrydową? No jest tutaj od cholery. O, tu jest dobre. Fake newsy trzeciej generacji związane z Billem Gatesem. Gates, Rotary Club i David Rockefeller. No i tutaj mamy gratkę dla wszystkich tutaj spiskowców. Masoni atakują i w ogóle. I tu mamy o wielkim krachu, o początek końca, porozumienie z Bretton Woods. Nie znam w ogóle tego wydarzenia. Rewolucja z 1971 roku. Na co idą zyski z produkcji pieniądza? Przygotowania masonów do opuszczenia tonącego okrętu. Dlaczego politycy się tak dziwnie zachowują? Jak masoni przygotowywali się do zatrzymania silnika świata? Wolność gospodarcza jako instrument zniewolenia? Gwałtowne wyhamowanie silnika świata? No i tu mamy, no, o, tu jeszcze, aha, rozdział 5, ciekawy. Wojna masonów o USA. Trump mówił o tej wojnie już w 2016 roku. Trump i dwa odłamy masonerii. Koronawirus, sposób na Trumpa. Amerykanie popierają Trumpa. Gubernatorzy i koncerny przeciwko Trumpowi. Skutki obostrzeń. Sprawa George'a Floyda. Ameryka płonie. Likwidacja policji lub ograniczanie jej budżetu. Movement for Black Lives. I masoneria z poznaku Forda. No jest tego od cholery tutaj. O, nawet o Chinach jest rozdział 6. Chiny i masoneria, oni są faktycznie pomocnikami szatana na ziemi. Dobry przykład podpisania cyrografu, Elon Musk. Demony w naszym życiu, demony w polityce. Ludobójstwo w Chinach, demoniczny kanibalizm, kanibalizm wielkiego skoku naprzód, kanibalizm rewolucji kulturalnej, owoce ludobójstwa, Chiny i masoneria, chińska zbrodnia w czerwcu 1989 roku. Piekło środka, kolejne zbrodnie Chin. A właśnie, jeżeli jesteśmy w Chinach, to posłuchajcie sobie takiego przerywnika, wam tutaj puszczę i tu będzie opisane bodajże to był z kanału Planeta Abstrakcja, jak oni pojechali do Chin i Polak ich oprowadzał po chińskich fabrykach, także tak dosłownie kilka sekund posłuchajcie tego, czym żyją Chińczycy na co dzień, także warto sobie tutaj przemyśleć. A tutaj, słuchajcie, na każdym kroku są ołtarzyki i tutaj składa się ofiary. Mogą być to przekąski, owoce, alkohol i wtedy ten oto bożek będzie zadowolony i przyniesie powodzenie, szczęście w biznesie. O, ale tu jest ta najdroższa woda, tak? Ten Maltaj. To jest kantoński bóg i on jest właśnie od pieniędzy. Ja zawsze mówię, że w Chinach główną religią jest pieniądz. Tutaj największe chińskie święto to jest Nowy Rok. I tutaj nie życzy się szczęśliwego Nowego Roku, tylko się mówi gąsi facaj, żebyś się wzbogacił. No i co tutaj dalej mamy? No i rozdział 7, Chiny i rząd światowy, masoneria, usuwanie przeszkód, nowy jedwabny szlak, koniec masońskiej wojny domowej. No jest tego od cholery. O, czekaj, co to jest? Franciszek, Biden i masoneria, aha, czyli papież, Biden i masoneria, wybory, wszyscy przeciw Trumpowi.
program masonerii światowej, etapy zniewolenia. Kim jest Joe Biden? Biden, afera ukraińska. Biden, afera chińska. Czy Biden ma demencję? Kamala Harris i George Soros. Program wyborczy Bidena. No masakra, tu jest wszystko, co by każdy zwolennik teorii spiskowych mógłby sobie zamarzyć. W ogóle jest jeszcze kilka innych części. Tutaj zaraz wam pokażę, bo tutaj jest, ja tutaj wrzuciłem w komentarzach. Jest jeszcze Masoneria Polska 2022 rok. Polska w kleszczach masonerii. Ta książka dotyczy planów masonerii rytu szkockiego i masonerii rytu francuskiego wobec Polski. Tego, co te masonerie robią w naszym kraju i dokąd Polskę chcą zaprowadzić. Najważniejszy w tej książce jest rozdział ostatni pod tytułem Polska w kleszczach masonerii. Pozostałe rozdziały przedstawiają dowody na to, że te plany wobec Polski są realizowane. No i tutaj brydzenie. Taka fantastyka troszeczkę. No i tutaj 2023. Mrożąca krew w żyłach widza społeczeństwa rządzonego przez masonów. Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Mogłoby być świetnym materiałem na książkę science fiction, gdyby nie fakt, że jest niebezpiecznie blisko prawdy. Wielki Wschód, Wolnomularze czy Masoni, tajemnicze bractwo znane jest pod wieloma nazwami. Jednak na temat jego działalności wiadomo niewiele. No i tutaj pieprzenie. Możecie sobie tutaj zobaczyć. W tle leci. No i tak zaintrygowało mnie, żeby zobaczyć, kto jest autorem tych wysrywów. Bo tutaj pan Krajski urodził się 3 sierpnia 1956 roku w Warszawie, czyli tego samego dnia, co ja się urodziłem. Jest filozofem i historykiem, a także publicystą. Regularnie także występował w programach na antenie Telewizji Republiki czy Telewizji Trwam. W swoich publikacjach i wypowiedziach wiele uwagi poświęca zagrożeniom dla obecnego porządku świata, jakie stanowi globalny spisek masoński. Zagadnieniu temu poświęcił kilka swoich książek, m.in. Masoneria i kryzys, Fatima i masoneria, czy Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii. No i tu mamy jego facjatę, no i tutaj wszystkie drogi prowadzą do Brauna, do Grzesia Brauna walczącego ze świecami chanukowymi. No i tutaj możecie sobie zobaczyć tego pana Stanisław Krajski, Gdańska Masoneria, wykład w sala gdzieś tutaj na ulicy Rajskiej. No i sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna. Także możecie sobie zobaczyć miłośnik Żydów. No i co dalej? No przyjechałem do tego Poznania. Wziąłem kolejny raz Ubera. Dojechałem na miejsce. Zaległem w kwaterze i o 3 pobudka, 3 rano, i żeby być na, jak się nazywa, na lotnisku. Bo o 6 miałem wylot. No i tutaj ostatni etap właśnie mojej podróży to był taki, że odebrała mnie właśnie w Uberze pani Polka, pani Hania. No i tam żeśmy zaczęli rozmawiać. No i wyszliśmy na tematy dosyć, jak to się nazywa, takie niezbyt popularne. No ja tam wyjechałem z Trumpem, że Trump może jedynie tutaj tą całą sytuację polityczną, jaka jest między Ukrainą a Rosją, zmienić. Być może, że uda mu się coś tutaj wymyślić, jakąś ciekawą opcję, że wojna się zakończy lub po prostu będą dwie strony zadowolone. No i tutaj widać było, że uśmiech u pani Hani zszedł z twarzy, bo najwidoczniej była liberalną wyborczynią i wydaje mi się, że głosowałaby na Kamale. No i tam później żeśmy weszli na tematy autyzmu, bo mówię, że mój chłopak jest autystyczny, ona mówi, że ona ma 2 dzieci autystycznych. Jeden syn ma chyba 16 lat, drugi ma 14 czy 13, jakoś tak. No i tam żeśmy zaczęli rozmawiać na tematy tutaj terapii. Mówię, że mój syn chodzi na konie, że bardzo fajnie pomagają. A ona mi tu wyjechała z tematem, że zawiązać dziecku oczy i zobaczyć, jak on ma supermoce. Ja mówię, jakie supermoce? No te dzieci właśnie z autyzmem, one posiadają 6 zmysł niby. Jak się zawiąże oczy, no to dziecko powie, co jest na tych karteczkach, bo
trzeba zawiązać oczy, pokazać 10 karteczek i dziecko będzie mówiło, co jest na tych karteczkach, że on po prostu nie będzie widziało, ale będzie jakieś tutaj używać swojego szóstego zmysłu i powie dokładnie. No i ona powiedziała, że przeczytała taką książkę, no i jej syn właśnie tak zrobił i że to się sprawdziło. Mówię, no super, pierwsze słyszę coś takiego, no ale dobra. No i tak żeśmy byli w tym temacie, no ona tu zaczęła mi wyjeżdżać z tematami duchowymi, że ona duszę widzi ludzkie. Ja mówię, to mówię, ciekawie. I żeśmy akurat dojeżdżali do tego, do tego lotniska, no i chciałem już jej tutaj powiedzieć, co ja o tym myślę, co mówi na ten temat Biblia, no ale już za późno było, no i tak żeśmy się rozstali. Także też ciekawy wątek można tutaj zrobić, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy związane z wywoływaniem duchów, horoskopami, astrologią. Zresztą Polska jest w czubie państw, gdzie mimo, że mamy katolicyzm jako religia zabrania korzystania z numerologii, zabrania korzystania tutaj z horoskopu, bo też bazuje na Biblii, a Biblia kategorycznie zakazuje rozmowy z wywoływania duchów, czy rozmowy z duchami, czy jakichkolwiek seansów spirytystycznych, no to tak i tak Polacy, bodajże 18 milionów ludzi wierzy w numerologię, także to jest połowa społeczeństwa. No i bardzo dobrze zarabiają sobie tutaj te wszystkie wróżki. Jeżeli ktoś korzysta z takich usług, tych wróżek, numerologów, tarocistów, horoskopów, czy jakichś innych tutaj rzeczy, które wchodzą w świat duchowy, no to naprawdę mogą być niezłe tego konsekwencje. Także no, wydaje mi się, że ludzie powinni się skupić tylko i wyłącznie na żywym Bogu, na tym prawdziwym Bogu, no ale co ja tutaj będę mówił. Zresztą zrobię ten odcinek w tym tygodniu, to będziemy dalej ten temat kontynuować. No i co, no już przyleciałem do tego korku, a jeszcze w samolocie baba taka. Ja miałem chyba 29 miejsce C i ona do mnie podchodzi. Mówi, pan siedzi na moim miejscu. Mówi, jak mogę siedzieć na pani miejscu? Jak ja siedzę na swoim miejscu? Nie, pan siedzi na moim miejscu. I tak ze mną chyba, nie wiem, z paręnaście sekund ze mną dyskutowała. Mówi, pan wstaje, bo to jest moje miejsce. Mówi, nie, to jest moje miejsce, proszę pani. Pani zobaczy dokładnie na bilecie. Nie, to jest 100% tak moje miejsce. I przyszedł mąż, mówi, my mamy 30 miejsce, 30 C. Mówię, aha. Przepraszam bardzo, nie? I ja pierdolę. Później taka jedna dziewczyna też, nie wiem, oni to wszyscy chyba nagrzani byli, skacowani, no i ona miała miejsce 33, gdzie jest zaraz tutaj po lewej stronie, jak się wchodzi od tyłu samolotu, a ona poszła sam w środek z wielkim bagażem takim. No i zrobiła zator, że nikt nie mógł wyjść, bo ona się cofała. Ona weszła tam pod ponad 22 miejsce i mówi, kurde, jakie mam miejsce, nie? I ona się cofnęła. Także no, ludzie naprawdę są jak to się nazywa, niezorganizowani, no i większość takich sytuacji kończy się komicznie, no jakimiś tutaj opóźnieniami, czy jakimiś innymi rzeczami. No i co, no i doleciałem do tego korku. Przyjechała tutaj ta znajoma, odebrałem mój samochód, pojechałem do domu, zawiozłem Saszę i moją żonę do pracy. No i miałem taki zamiar, żeby nagrać od razu po przylocie filmik, ale no nie dało rady, byłem tak zmęczony, że poszedłem w kimono, no i przespałem ten cały dzień. Odebrałem później Saszę i pojechałem po żonę i tak się skończył mój dzień. I to by było na tyle, także no, jest trochę tutaj rzeczy, które się wydarzyły, no ale mówię, bardziej liczę na ten odcinek właśnie o Białorusi, bo tam już będą suche fakty, tutaj praktycznie improwizuję, nie mam nic przygotowanego, także będziemy tutaj mówić o tej Białorusi, no i chyba w czwartek zrobię ten film o rozkminie duchowej, więc dlaczego mamy te wszystkie kataklizmy, mamy choroby, te inne rzeczy, które, za które często owiniany jest Bóg,
No ale na to jest odpowiedź, bardzo, bardzo krótka odpowiedź i możemy sobie tutaj poczytać kilka wersetów, więc bardzo chciałbym, żeby chociaż jedna osoba otworzyła Pismo Święte i przeczytała, co mówi Bóg. No zresztą mam takie tutaj przekonanie, że te wszystkie pisiory i PO-wcy, wszyscy, którzy uważają się za katolików, zamiast oglądać swoje tutaj stacje propagandowe, polityczne, no przecież taki średnio rozgarnięty pisior, on ogląda przynajmniej 4-5 godzin tą telewizję Republikę i cały czas sączony jest ten jad dotyczący Tuska. To wina Tuska, to wina PO, wina wszystkich, ale nigdy nie widzą, jak to mówią, źdźbła w swoim oku. Widzą belkę w innych, w oczach innych, więc gdyby oni tak zaczęli czytać Pismo Święte i jak oni oglądają te wszystkie telewizje propagandowe, to oni by byli o 100 razy mądrzejsi niż oglądając te wszystkie pierdolety. Ja przecież z ojcem ostatnio się pokłóciliśmy, bo przyszedł z tego szpitala taki emocjonowany, bardzo negatywne emocje miał. Ja mówię, i on jeszcze tam słyszę w tle, że on ogląda tą telewizję Republiki, a Tusk to, a Tusk tamta, a dupa, a wszystko jego wina. I ja mówię, po co ty to oglądasz? Mało ci problemów? Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak ci ryje psychę ta polityka? Mówię, po co ci to jest potrzebne? I on tam do mnie wyskoczył, że co ty się wtrącasz, ty oglądasz tam swoje biblijne sprawy. No to... Ja niestety nie oglądam telewizji, bo nie mam sensu tego w ogóle oglądać. Ja sobie oglądam tam mecz jakiś, czy coś, to wszystko. Nie oglądam w ogóle informacji żadnych. Także są od tego niezależne strony, niezależne jakieś tutaj źródła, że mogę sobie wejść w internet i poszperać, poczytać, posłuchać. Nie? No, także to jest jedyny właśnie minus, że ludzie nie oglądają, znaczy oglądają za dużo tej polityki, a za mało siedzą w Biblii. Jakby czytali Biblię, to by na pewno zrozumieli, dlaczego tak się dzieje, a nie, że teraz wina spoczywa na rządzących. No, sami nie są lepsi, zresztą ta cała sytuacja trwa od 30 praktycznie lat i Nie widzę, żeby się zmieniła. Dopóki się nie zmieni mentalność ludzka, dopóty będzie to, co się dzieje w tej chwili, a nie dzieje się zbytnio dobrze w Polsce. Dobra, będziemy kończyć. Na razie trzymajcie się, no i do zobaczyska. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bye.